skromny domator marzący o zapachu ciasta na koniec długiego dnia pracy. Oto właśnie Piotr. Swoją dobrocią rozkocha w sobie każdą kobietę. Ale czy uda mu się znaleźć kandydatkę, z którą stworzy coś nowego? Marzę o spokojnym, ciepłym domu z tą drugą osobą. Dziewczyny, które wcześniej spotkałem, nie miały tego ciepła, które oczekiwałem od nich i chyba dlatego jestem sam. Dzień dobry. O, dzień dobry. Cześć. Cześć, Marta. Piotrek. No dużo się tu dzieje u ciebie. No dzieje się, zmiana dachu. Przyjechałam, Piotrek, bo słyszałam, że twój brat powiedział, że to już jest odpowiedni czas do żeniaczki. To w ogóle jest coś takiego, odpowiedni czas do tego? Może jest, no chyba tak, bo już jakaś pora nadchodzi, że trzeba, no. Mam 31 lat, jestem kawalerem. Kiedyś ważyłem 110 kilo, teraz jest no mniej, no bo jest tam 90 parę kilogramów, bo może też gorzej wyglądał, może też przez to nie było tych dziewczyn, no. Wydaje mi się, że jestem szczery taki i uczuciowy, no. Taki ciepły człowiek, tak mi się wydaje. Cześć dziewczyny. Blondynki. One są takie czyste. No czyste są, bo im się codziennie wyrzuca i się ściele nowej słomy i, mhm. I są czyste, no. Mam 4,20 hektara, uprawia się zboża i wszystko jest tak na własne potrzeby dla zwierząt, no. Ty masz świnie, krowy? Krowy, kury. Kury? Kury. No i co wymaga najwięcej pracy? No chyba przy krowach, bo trzeba też dwa razy na dzień doić, bo przy świniach to się da śruty, wyrzuci się raz na dzień obornik i że spokój, a przy krowach no to jest trochę więcej tej pracy. To jest typowy rolnik. Skończył szkołę rolniczą, technikum rolnicze, no i to jest jego zamiłowanie. Lubi tą robotę, lubi tą pracę. No a ty jesteś sam tutaj ze wszystkim, czy ktoś ci pomaga? Z rodzicami, rodzice pomagają. I chodzi, brat wyjechał. Tak, brat wyjechał do miasta, w mieście mieszkają. A ja zostałem, bo ja jestem chory, jak pojadę do miasta i mam siedzieć i to mnie męczy miasto. O Jezu! Pośliniłaś mnie, Teła. Piotrek, ty chciałbyś w końcu poznać kogoś konkretnego. Co to znaczy? No konkretnego, żeby coś w końcu było tak na poważnie, żeby założyć tą prawdziwą rodzinę, żeby po całym dniu pracy, żeby przyjść do domu, żeby było do kogo wrócić, a nie do pustych ścian. Siedzieć samemu to nie jest nic przyjemnego, no. A jakie ona powinna mieć cechy? Jak ja to mówię, taka normalna, zwyczajna, prosta dziewczyna. Wolałbym, żeby była wolna, panna. No, żeby się razem rozumieć i szanować. A co ty możesz jej zaoferować? Co możesz jej od siebie dać? Ciepło swoje, opiekę. A zrobiłbyś coś szalonego? Ja nie wiem, taki spokojny jestem człowiek, więc coś szalonego chyba nie, no. Romantycznego? No romantycznego, tak, no. Zawsze gdzieś można zabrać. Na jakiś spacer, no, na jakąś wycieczkę, no, różnie, no. Nawet i bym w kuchni pomagał, no. Żeby nie było, że tylko będzie musiała gotować i przy garach stać, więc bym ją wyręczył od czasu do czasu. Dziewczyny, piszcie do mnie. Jestem fajnym, uczciwym, szczerym chłopakiem. Może wśród was znajdzie się jakaś jedyna, z którą założymy prawdziwy dom, rodzinę. Piszcie. Jeśli urzekło cię ciepło Piotra, wypełnij zgłoszenie na stronie www.rolnikszukażony.tvp.pl i wyślij list ze zdjęciem na adres Skrytka Pocztowa 67 02 741 Warszawa. Urząd Pocztowy 121 z dopiskiem Piotr.